Siemaneczko, jestem Adrian, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Sword i Shield. Tym razem omawiamy kwestię nowego dodatku, Expansion Pass DLC Isle of Armor. I zauważyłem, że nie interesuje was u mnie gameplay, ale instrukcje, jak osiągnąć coś, co jest ukryte w grze. I w tej sytuacji oczywiście, jak sami widzicie po tytule, będziemy ogarniać, co możemy otrzymać i jakie nagrody są za poszczególne elementy. W tym odcinku omówimy sobie kwestię Digletów, czyli przez wszystkich znienawidzony quest, który tak naprawdę jest ukryty, ale mimo wszystko ten koleś obok nas niedaleko czeka, wciąż na Diglety. I teraz przejdziemy do niego. Oczywiście w tej chwili widzicie naszego Slowbro, którego zdobyliśmy ostatnio w odcinku, jednak omawiamy kwestię Digletów. Na samym początku gry widzieliśmy kwestię naszego kolesia, którym pomogliśmy, bo on wrócił z regionu Alola i właśnie on będzie nam dawał quest. Na chwilę obecną zdobyłem kilka Digletów, przemierzając okolice naszego terenu, naszej wyspy i udało mi się zdobyć kilka Pokémonów. Jednak zanim przejdziemy dalej, mamy informację już od jednej osoby, której udało się ukończyć cały quest. I mimo wszystko nie ma tu nagrody jednej. Mamy 11 nagród. 11 nagród za zdobywanie Digletów. I oczywiście pomożemy tutaj wam zdobyć nawet unikalne startery z regionu Alola, czyli z generacji 7. Tak jest. I teraz spójrzmy tak naprawdę na rozmowę w tej chwili, na jakim progresie ja jestem, jeśli chodzi o szukanie Digletów. Dziękuję ci! 30 lub więcej Digletów przybyło do mnie. I to jest informacja, że otrzymamy więcej niż jedną nagrodę. Jak wygląda zestaw nagród, jeśli chodzi o przesyłanie jemu tych Digletów? 5 Digletów otrzymujemy Miała Galarańskiego. Fajnie, nie? Oczywiście dla tych osób, które nie ma dostępu do Pokémon Banku, Pokémon Home i tak dalej, wiecie, tej sfery online, jeśli chodzi o tę kwestię. Także Galariański Miał otrzymujemy w tej chwili za chwileczkę. Następna nagroda jest to 10 Digletów i otrzymujemy Slowpoke'a Kantońskiego. Tak jest, z generacji pierwszej otrzymujemy Slowpoke'a. Następnie 20 Digletów otrzymujemy Alolańskiego Vulpixa. Tak jest, Alolański Vulpix. 40 Digletów Raichu. Oczywiście wszystkie nagrody, jak sami zauważyliście, są powiązane, niemalże wszystkie, jeśli chodzi o region Alola. Z uwagi na to, że ten kolega wrócił właśnie z regionu Alola. Dlatego też mamy takie nagrody. 40 Digletów Raichu Alolański. 50 Digletów. Mój ulubiony, zawsze, ever, Alolański Marowak. 75 Digletów. Alolański Executor. I uwaga, uwaga, kolejny próg jest o wiele większy, o wiele lepszy. 100 Digletów będzie wybór. Mamy Rowleta, Litena oraz Poplio. Dokładnie. Za 100 oddanych Digletów mamy możliwość zdobycia jednego ze starterów z regionu Alola. Dokładnie. I uwaga, ostatni i to najlepszy próg, bo ostatni 150 Digletów. Otrzymujemy Digleta. Ale uwaga, alolańskiego Digleta i nie byle jakiego. Bo będzie miał statystykę 6, czyli najwyższą, jaką możliwa jest w grze. Tak zwana setka. Także za full ukończony quest dostajemy setkę. 100% IV naszego Digleta. Coś troszeczkę mu się myli, chyba jakaś liczba. Bo pokazuje nam, że potrzebujemy 151. Tyle, ile jest Pokémonów w Kanto. No ale cóż, niech będzie, że tyle mamy szukać. 120 więcej. I za 5 otrzymujemy. I to jest również alolański. Tak samo jak mój Diglett. Otrzymaliśmy Miała. Dostaniesz Pokémona również alolańskiego. Jest Slowpoke. Do boksa. Tym bardziej, że ma możliwość tutaj, jak widzicie, trzymania King's Rock, który pozwoli mu ewoluować w Slowkinga. Kolejna nagroda, 20 Digletów. Musimy jeszcze raz z nim zagadać, bo oczywiście tą nagrodę zdobyliśmy. Dokładnie, za 20 otrzymujemy również Pokémona z regionu Alola. Tak samo jak mój Diglett. I jest to Vulpix, tyle że tym razem właśnie jest to Vulpix z regionu Alolańskiego. Jest Sentry, dokładnie. Także w tej chwili czeka mnie zdobywanie, szukanie jeszcze dodatkowych 120 Pokémonów z regionu, w sensie z Digletów na tym terenie. Jednak to nie wszystko. Powiedzieliśmy o tym, jakie są nagrody za zdobywanie Digletów, czyli 150 wszystkich. Dodatkowo wiemy, jak otrzymać startery z regionu Alola. To jest kolejna nagroda. Czwarte. To w tej sytuacji, uwaga, uwaga, jak sami wiecie, oczywiście tych Pokémonów nowych nie ma jako tako, jeśli chodzi o generację 8. Jednak jest mnóstwo Pokémonów z regionów różnych, jeśli chodzi o poprzednie generacje. Jednak wciąż tutaj jest nowy Pokédex.
Pokédex, który należy do właśnie Isle of Armor, czyli tylko i wyłącznie Pokémony, które są dostępne w tym regionie. Dokładnie. Jest ich 210. I w tej chwili oczywiście niedaleko od tej lokacji, oprócz tego otrzymania tego naszego Senshu alońskiego, super spoko, mamy możliwość zweryfikowania, jaki wielki jest ten Pokédex. I teraz wybieramy oczywiście tutaj nasz rowerek, przejeżdżamy do samego początku gry, tam gdzie startowaliśmy, pamiętacie naszą panią profesor, od której oczywiście otrzymywaliśmy zaktualizowany nowy Pokédex, który otrzymaliśmy na samym wstępie, po przyjeździe do naszej wyspy, przylocie bardziej, ale o naszą panią profesor. Pani profesor tutaj oczywiście chce, żebym pokazał jej Pokédex. Na chwilę obecną nas poinformuje o tym, ile zdobyliśmy Pokémonów. 145 i dodatkowo jeszcze 122 złapane, czyli tylko i wyłącznie 145 widzianych na 122 złapane. Dodatkowo potrzebujemy tutaj 210. Wcześniej, jak wiecie, w Pokémon Sword and Shield za ukończenie Pokédexu otrzymywało się Shiny Charma, czyli przedmiot, który pozwalał nam na zwiększenie szans na zbycie Shiny, czy to z klucie, czy też na dziko. W tej sytuacji za ukończenie naszego Pokédexu w Isle of Armor otrzymujemy koronę. Dokładnie. Otrzymujemy tutaj czapkę, która wygląda jak korona. Aktualnie ja jej jeszcze nie posiadam, ale wkrótce mam nadzieję, że będę mógł to osiągnąć. Ten achievement kolejny. Te osoby, które do tej pory już zaktualizowały swój Pokédex w naszej grze poprzez przenoszenie Pokémonów z Pokémon Home, bo oczywiście możemy tam wysyłać Pokémony, które wcześniej były w Pokémon Banku i wysyłać je bezpośrednio do Pokémon Sword and Shield. Także dzięki temu w ciągu tak naprawdę do nawet kilku godzin lub nawet kilku minut będziemy w stanie uzupełnić nasz Pokédex. Także do tej pani profesor udajcie się w momencie, kiedy ukończycie ten quest, jakim jest zdobycie 210 Pokémonów z tego regionu. Jak to sprawdzić na bieżąco? Informacja w Pokédexie powinna się pojawić. Pokédex. I dokładnie, Isle of Armor. I tu mamy informację, gdzie możemy spotkać kolejnego Pokémona. Ale oczywiście w tym podlądzie nie widzimy, ile jest maksymalnie Pokémonów. Kolejna ciekawostka. Musimy wyjść z tej lokacji i udać się niemalże w to samo miejsce, co wcześniej, które pokazywałem wam, jeśli chodzi o zdobycie przedmiotu, który pozwoli nam ewoluować naszego galaryńskiego Shiny Slowbro. I teraz wybieramy rower, patrzymy na mapę, bo oczywiście jest to niedaleko tej lokacji i musimy udać się dokładnie gdzieś na tą wyspę zaraz obok. Chyba ta zielona dokładnie. Zaraz sprawdzimy, gdzie nas to poprowadzi. Na pewno musimy się udać w tamtym kierunku. I jak już jesteśmy na tej wyspie, gdzie dookoła widzimy definitywnie spawny wszędzie Ditto, musimy znaleźć jedną małą wysepkę, która powinna być niedaleko niej. Chyba tamta. Dokładnie musimy ominąć te egzekuty i to powinna być tamta wysepka. Jest. Jest dziewczyna, która nam oczywiście pozwoli wyczyścić pamięci. Tylko nie pamięć, samą w sobie. Jeżeli chcesz wyczyścić wszystkie bazowe statystyki naszego Pokémona, oczywiście mogę pomóc. Przynieś mi 10 kawałków Armorite Ore i oczywiście wyczaruję tutaj jakieś zaklęcie, które oczyści naszego Pokémona. Wybieramy tego Runorigusa. Tak jest. Clear, 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 clear slate. Wszystkie bazowe punkty zostały wyczyszczone. 8-8 oczywiście zostały tutaj zmniejszone wszystkie ze statystyki. Bo oczywiście wyczyściliśmy je. Jaki jest ku temu cel? Nie mam pojęcia. Dajcie mi znać w komentarzu. Kolejna rzecz, o której tak naprawdę dużo informacji nie mam, jest odnośnie naszych marków. Jest 5% szans, że trafimy na Pokémona na dziko, bo tylko i wyłącznie jest możliwość zdobycia na dziko takiego Pokémona, który ma mark. A dokładnie marki to są tytuły naszych Pokémonów. To jest nic więcej jak tytuły. I w tej sytuacji prawdopodobnie mam ich kilka, z uwagi na to, że jakiś czas temu otrzymywaliśmy w boxach premium, jeśli chodzi o posiadanie wersji online w giftach. I mam takich Pokémonów kilka w pierwszej rubryce. I bodajże właśnie mamy takiego, powiedzmy, Mr. Mime'a, który ma unikalny tutaj abilitkę. Jednak nas interesuje o coś innego. Check Samary. Marki to jest nic innego jak ribony specjalne. I w tej chwili, jak widzicie, on ma ribona i musimy wybierać go. Ribbon Proclaims Love for Pokémon. Prawdopodobnie ten ribbon jest bez tułu, jeśli chodzi o Pokémona w trakcie walki, ale sprawdzimy.
zainstalowaliśmy ten ribbon na nim. Dodatkowo możemy kursolę oznaczyć, zobaczyć, czy coś na niej również jest. Powinno być. Również jest, ma ten sam ribbon. Sprawdźmy, czy ten ribbon, który otrzymujemy w giftach specjalnych, ekskluzywnych, czy on się będzie objawiał podczas walki. I zmienimy go na Mr. Mime'a. Czy on otrzyma tytuł? A jeśli nie, to oczywiście jest, jak widzicie, Mr. Mime Pokémon Fan. Dokładnie. To są tytuły. Także te marki są do zdobycia tylko i wyłącznie u Pokémonów, które otrzymujemy z giftów specjalnych, ewentualnie na dziko. Nie możemy otrzymać tych marków z wykluwania, z rajdu, czy też nawet z innych rzeczy. I to jest wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym. Również ciekawostek. Im więcej lajków, tym szybciej pojawi się odcinek kolejny z ciekawostek ze świata Pokémon Sword i Shield. W tym przypadku dodatku DLC Isle of Armor. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Heja!